Trenerze, niestety, dzisiaj porażka po rzucie wolnym Pawła Krawca. Jak ocenia trener przebieg dzisiejszego spotkania? Ciężko coś powiedzieć. Po pierwsze, gratuluję Świtowi zwycięstwa i tego, że dalej liczy się w walce o awans. My na ten mecz mieliśmy plan, i myślę, że do momentu. Czerwonej kartki. Ten plan rywalizowaliśmy. Wiedzieliśmy, z kim gramy, że to jest dobry zespół, bardzo dobrze grający w piłkę. Postaraliśmy się ich wszystkie atuty wyeliminować. To nam się udało. Szkoda, bo myślę, że rzut wolny to był ich jedyny taki strzał w światło bramki gdzieś tam. Smutne jest to, że w 10 potrafiliśmy dużo lepiej grać niż w 11 i, i, i nad tym się musimy, musimy się zastanowić, ale uważam, nie mam, nie mam do zespołu żadnego, żadnych pretensji. Chłopacy walczyli, próbowali nadrobić tą straconą bramkę, zremisować ten mecz. Takie życie. Gramy dalej, mamy jeszcze 14 albo 17 meczów z Pucharem, zależy gdzie, gdzie dojdziemy z Pucharem i nic się nie dzieje, trenujemy dalej. Dokładnie, mamy do podziału na grupy do zdobycia 42 punkty. Trener liczy jednak, że włączymy się do walki o awans? Panowie, no teraz powinienem powiedzieć, że dopóki matematyczne szanse, no, ale jest panowie 19 punktów straty, także nie wiem co by Stężyca musiała zrobić, żeby, żeby stracić taką przewagę. Nie, myślę, że będzie nam bardzo ciężko, tym bardziej, że e, mamy jakiś plan tutaj w klubie, musimy, musimy też dać kilku chłopakom. Pograć, żeby ich po prostu zweryfikować, czy, czy na przyszły sezon oni nam podnoszą jako z tego zespołu, bo nie wyobrażam sobie, żeby, żeby ten zespół nie był wzmocniony w przyszłym sezonie i żeby nie włączył się o walkę, o górne pozycje i nawet o awans, bo to mówię, to mówię teraz uczciwie, ale do tego jest potrzebna praca rzeszy ludzi. Ja na taką pracę jestem gotowy, ale teraz wszystko leży po stronie klubu. Bo właśnie teraz można było widać, że po drugiej żółtej kartce, a w końcu czerwonej kartce dla Łukasza Furtaka, gra jednak tak bardziej się przeniosła do... Staraliśmy się jednak atakować bardziej rywala i te akcje, które przeprowadzaliśmy były bardziej groźne. No często tak jest, że zespoły, które grają w dziesiątkę biegają dwa razy więcej. Może tych naszych sytuacji klarownych nie było za dużo, ale dwa razy gdzieś tam się znaleźliśmy pod bramką świtu, troszeczkę zabrakło spokoju, wyrachowania. No cóż, jest dużo tutaj, dużo młodzieży jeszcze niedoświadczonej. Ja wiem, że oni bardzo chcą, nie, nie zawsze starcza, może umiejętności starcza, ale nie zawsze starcza, nie mają tej chłodnej głowy i, 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 i to rzucam na karb tych niektórych nieudanych zagrań. Ale powiedziałem, ja nie mam do zespołu żadnych pretensji, graliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem, przegraliśmy, szacunek dla świtu, życzę im dalej powodzenia.